dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Dziś na antenie telewizji Tomaszów finał 6 Mistrzostw Polski w siatkonogę Las Vegas Power Energy Drink 2011. 6 wielki finał. Jak Państwo zapewne słyszycie, atmosfera w hali jest naprawdę niesamowita. Rozpoczynamy prezentację drużyn biorących udział w finale od oczywiście sędziów. Stojący od prawej Michał Bajiński, w środku międzynarodowy sędzia siatkonogi ze Szwajcarii Dawid Wotę i po jego prawej stronie Dariusz Galoch z Poddębic. A w finale zagrają trzykrotni mistrzowie Polski, drużyna siatkonoga Szczecin w składzie Arkadiusz Kondraciuk i Bartosz Ława. Naprzeciw nim w niebieskich strojach drużyna z Łodzi, zespół Blokers Łódź w składzie Łukasz Fryczak, Michał Kłosiński i Marcin Skrydalewicz. Prezentację rozpoczynamy od Michała Kłosińskiego, reprezentant Polski w siatkonodze, uczestnik Mistrzostw Europy na Korsyce. Marcin Skrydalewicz z jedynką i Łukasz Fryczak z numerem 6. Arkadiusz Kondraciuk w różowej koszulce, Łukasz Fryczak, Marcin Skrydalewicz i Michał Kłosiński to reprezentanci Polski w siatkonodze, którzy w tym roku uczestniczyli w Mistrzostwach Europy. A teraz przed nami Mazurek Dąbrowskiego. Rozpoczynamy finał. Finał 6 Mistrzostw Polski Las Vegas Power Energy Drink 2011. Gramy, Szanowni Państwo, do dwóch zwycięskich setów, każdy do 11 punktów. W tegorocznych mistrzostwach, które kończą się tutaj w hali Osiru w Tomaszowie, udział wzięło 12 drużyn podzielonych na 3 grupy. 8 najlepszych zespołów awansowało do 1/4 finału, następnie półfinały, mecz o trzecie miejsce. No i tak jak teraz Państwo widzicie, wielki finał 6 Mistrzostw Polski w siatkonogę. Drużyna Blokersów z Łodzi wygrała swoją grupę bez straty seta. 3 mecze, 6 punktów, stosunek setów 6-0. Stosunek małych punktów 66-30. A teraz zaczynamy. Zagrywa Arkadiusz Kondraciuk. Michał Kłosiński, lewa noga i aut. Pierwszy punkt, punkt otwarcia dla drużyny ze Szczecina. Teraz przejdźmy do grupy szczecińskiej. Również zawodnicy ze Szczecina bez straty seta w grupie. 3 mecze, 6 punktów, stosunek setów 6-0, a małych punktów 66-23. Zatem identyczny praktycznie stosunek małych setów, raptem o 4 punkty lepsi szczecinianie, a teraz Kłosiński i pierwszy zwycięski punkt dla drużyny z Łodzi. 1-1 i na zagrywce Michał Kłosiński. Ten zawodnik zagrywa piłkę z góry. To rzadko spotykane w Polsce. Bartek Ława próbuje. Jeszcze Arek Kondraciuk w siatkę. I mamy drugi punkt dla Łodzian. 2-1. Proszę Państwa, trzecie miejsce, bo to już wiemy, zajęła drużyna Tercet Pomorski w składzie Olgierd Moskalewicz, Marcin Tylutki, teraz Kłosiński, myli się i mamy 2-2. No z pewnością ten pojedynek będzie niezwykle zacięty. Trzykrotni mistrzowie Polski. Arkadiusz Kondraciuk to także 4-krotny mistrz Polski w beach soccer. Teraz dodał do tego 3 tytuły w siatkonodze. No a jeżeli chodzi o drużynę z Łodzi, na razie bez tytułów, no ale oni ciężko przez cały rok trenowali. 3-4 treningi w tygodniu. Ta dyscyplina sportu zaczyna być coraz bardziej popularna w naszym kraju. Także oczywiście dzięki wszystkim partnerom, sponsorom, tym, którzy pomagają w popularyzacji siatkonogi w Polsce. Teraz na zagrywce Skrydalewicz.
piłka może odbić się od podłoża. Raz, a zawodnicy mają trzy kontakty w drużynie, zanim przebiją piłkę na drugą stronę. Teraz Kłosiński atakuje podeszwą, ale na miejscu jest Bartosz Ława. Od razu do niego Ława, ale no bardzo ładnie odbiera Kłosiński. Teraz niedokładnie wystawił tę piłkę Marcin Skrydalewicz. No i punkt dla Szczecinian. Tak jak Państwu powiedziałem, podstawowe przepisy, siatkonogi to jeden kozioł, trzy kontakty na drużynę, serwujemy dowolnie, serw może być z ziemi, z powietrza, z kozła, także z góry, tak jak widzieliście. Na nią Michała Kłosińskiego. Teraz Arek Kondraciuk. Kłosiński klatką. Jest Skrydalewicz. Wystawia piłkę wysoko. Kłosiński atakuje, ale spokojnie. Bartek Ława to naprawdę bardzo doświadczony zawodnik. No i jeden z tych najbardziej utytułowanych, ale teraz silny smecz Marcina Skrydalewicza i mamy kolejny punkt dla drużyny blokersów z Łodzi. Blokersi w tym turnieju wystawili trzy drużyny, w tym jedną tak zwaną drużynę U23, czyli wszyscy zawodnicy mający nie więcej niż 23 lata. Teraz Kłosiński, Skrydalewicz, Ława przebija, Skrydalewicz wysoko wystawia. Kłosiński próbował skrótem, ale nie udała mu się ta sztuka. No i mamy remis. Punkt za punkt, proszę Państwa. Punkt za punkt w Tomaszowie w wielkim finale szóstych Mistrzostw Polski. Na zagrywce były piłkarz m.in. Widzewa, a teraz w Pogoni Szczecin Bartosz Ława. Michał Kłosiński niedokładnie trochę z tej klatki, ale wystawiają jeszcze dobry smecz Kłosińskiego. Ława odpowiada, wyjmują tę piłkę łodzianie. Jest Kłosiński, próbuje, przeszła, nie ma błędu, gramy dalej. Bartek Ława i blok Michała Kłosińskiego, blok w aut, ale błąd dotknięcia siatki przez Michała Kłosińskiego. Mamy punkt dla drużyny ze Szczecina. 5-4 prowadzi drużyna siatkonogi Szczecin. Ten turniej, szanowni Państwo, głównym sędzią szóstych Mistrzostw Polski jest Szwajcar, reprezentujący Światową Federację Siatkonogi, David Wotte. On jest w tym meczu sędzią stolikowym, spotkanie sędzią Michał Bański, tam pod zegarem, a także Dariusz Galoch. A teraz wracamy na boisko. Ława do Kondraciuka. Ława, lewonożny zawodnik ze Szczecina. No i jeszcze teraz Kłosiński, ale spokojnie. Długa wymiana zawodników po obu stronach siatki. Skrydalewicz do góry, wysoko. Kłosiński, smecz. Wyjmuje tę piłkę Ława. Jeszcze pięknie Kondraciuk zagrywa. No naprawdę bardzo długa wymiana. Ten finał to już jest najwyższy polski poziom siatkonogi. Ława, blok był Skrydalewicza. Piłka w polu, punkt dla Szczecina i mamy czas. Każda drużyna ma prawo do wzięcia timeoutu w secie. Teraz z tej okazji korzysta drużyna z Łodzi. A oczywiście całość imprezy prowadzi popularny w całym kraju DJ Ucho, osoba, która między innymi oprawia takie imprezy jak Puchar Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Jest także współprowadzącym Pucharu Świata w skokach naciarskich w Zakopanem. Także ci wszyscy mieszkańcy Tomaszowa, którzy nie pojawili się w hali Osiru, mają czego żałować, bo tutaj nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także naprawdę wspaniała oprawa i zabawa kibiców na trybunach. Sześcioletnia historia siatkonogi w Polsce, ale z pewnością ciekawostką będzie fakt, iż ten sport tak naprawdę ma już ponad 100 lat. Powstał w dawnej Czechosłowacji. Te dwa kraje dominują w siatkonodze. Jednymi z założycieli tej dyscypliny sportu byli chociażby piłkarze Slavii Praga. W tej chwili po 100 latach uprawiana siatkonoga jest już w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach, ale my wracamy na boisko. Kłosiński. Ława wyjmuje jeszcze Kondraciuk, dokładnie Ława lewą nogą, Marcin Skrydalewicz, nie, piłka dotyka sufitu, zatem punkt dla drużyny ze Szczecina, jest to 7 punkt, 7-4 prowadzi duet Bartosz Ława, Arkadiusz Kondraciuk i na zagrywce ponownie Bartosz Ława. 12 drużyn wzięło udział, tak jak wspomniałem, w szóstych Mistrzostwach Polski. Są to drużyny ze Szczecina, siatkonoga Szczecin, Zjednoczeni Bełchatów, Blokers Łódź U23, Millennium Gliwice, Blokers Łódź jako pierwsza drużyna, tę, którą widzimy.
7-7 dogonili łodzianie trzykrotnych mistrzów Polski. Na zagrywce Marcin Skrydalewicz po taśmie, ale odbita ta piłka przez Arkadiusza Kondraciuka. Kłosiński wystawia, Skrydalewicz z mecz, ale Bartek Ława wyjmuje i teraz on lewą nogą, nie, za nisko zagrana ta piłka przez Arka Kondraciuka i myli się Bartek Ława. Mamy ponownie punkt dla Łodzi, 8-7. W pierwszym secie, przypominam, gramy do 11 zwycięskich punktów, chyba że będzie remis, wtedy gramy do 2 punktów przewagi. Marcin Skrydalewicz. A Kondraciuk, jest Ława, on z lewej nogi, jeszcze Kłosiński, przebija po siatce, ale bronią szczecinianie i spokojnie układają akcję. Skrydalewicz, no, odrzucony od środka boiska, nie był w stanie tego zaatakować, a Ława lewą nogą po przekątnej, po krosie, z meczu podeszwą 8 punkt, 8-8. I zaczynamy grę o 9 punkt w tym pierwszym secie. Arkadiusz Kondraciuk na zagrywce. Zasłania Bartek Ława, ale spokojnie wychodzą z opresji łodzianie. Kłosiński po krótkiej, no bardzo ładne zagranie Michała Kłosińskiego i mamy 9 punkt dla drużyny z Łodzi. Zagrywać będzie Michał Kłosiński. Skrydalewicz zasłania. Kłosiński z góry, to jedyny zawodnik, który w Polsce serwuje w ten sposób. Ława niedokładnie przyjmuje i mamy 10 punkt dla drużyny z Łodzi. Piłka setowa dla blokersów Łódź. Pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się, szanowni państwo, w Zgierzu. Wtedy wygrała drużyna ze Zgierza w składzie Grzegorz Krysiak, Dariusz Matusiak. Teraz już 6 Mistrzostwa. Być może po raz pierwszy wygrał Łódź, a być może po raz czwarty zespół ze Szczecina. Kłosiński wystawia, ale niedokładnie. Piłka przechodzi na drugą stronę. Kondraciuk zagrywa Ławie, blokowany przez Skrydalewicza. Jeszcze raz Ława odrzucony z głowy. Krótka piłka. Ach, bardzo ładny punkt. 11 punkt dla drużyny z Łodzi. Mamy pierwszy set, 11-8. Za chwilę wracamy na boisko. Przed nami druga partia tego meczu. Mamy gwizdek sędziego, rozpoczynamy drugą partię. Przypomnijmy, pierwszą wygrywa drużyna z Łodzi. No, ale tutaj naprawdę emocje w tych 6 Mistrzostwach Polski. Las Vegas Power Energy Drink 2011. Na zagrywce Michał Kłosiński z góry. Out i pierwszy punkt dla drużyny siatkonogi ze Szczecina. Bartek Ława na zagrywce, 1-0 prowadzą zawodnicy ze Szczecina. Bartek Ława, Kłosiński klatką, Skrydalewicz wysoko do góry, dokładnie podana ta piłka i smecz po krótkiej przekątnej. Mamy drugi punkt, pierwszy punkt dla drużyny z Łodzi, 1-1 w drugiej partii. Tak jak wspomniałem, Las Vegas Power Energy Drink, główny sponsor siatkonogi w Polsce. W tym roku reprezentacja Polski na Korsyce w Mistrzostwach Europy. Potem w Dubaju w siatkonodze plażowej. A teraz Kłosiński atakował. Ława poprawia lewą nogą. No i piłka źle przyjęta przez łodzianina i drugi punkt dla drużyny ze Szczecina. 2-1 prowadzi para Kondraciuk Ława i na zagrywce ten pierwszy. Arkadiusz Kondraciuk, 4 tytuły Mistrza Polski w beach soccerze, 3 w siatkonodze. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w dyscyplinach pochodnych piłce nożnej. Michał Kłosiński wystawia, Skrydalewicz mocno, ale bronią szczecinianie. Jeszcze raz Skrydalewicz do góry, Kłosiński wysoko, dokładnie. No i co zrobi Marcin Skrydalewicz między dwóch? W środek, ładny smecz i mamy drugi punkt dla łodzian. 2-2. Całą imprezę organizuje Siatkonoga Polska, polski promotor tej dyscypliny sportu. Projekt menadżerem turnieju jest Łukasz Raj,
osoba, która no, zajmuje się tutaj wszystkim. Naprawdę ten turniej przygotowany perfekcyjnie. No, zarówno widzowie na trybunach, jak i wysoki poziom sportowy, a także organizacyjny. No, mamy kolejny punkt tymczasem dla Szczecinian. Tam prośba o wytarcie. Przewrócił się jeden z zawodników, od razu robi się tam nieco mokro na tym podłożu, w związku z czym gra staje się niebezpieczna. Należy natychmiast przetrzeć parkiet tak, aby był on w pełni suchy, nadawał się do gry, gwarantując bezpieczeństwo zawodnikom, ale my już wracamy. 3-2, szanowni państwo, siatkonoga Szczecin prowadzi z blokersami Łódź w finale szóstych Mistrzostw Polski i Bartosz Ława, Kłosiński klatką, zagrywa do niego wysoko, wystawia skrzydło. Dalewicz, ale no, nie tak silny atak. Ława lewą nogą, wyjmują Łodzianie. Kłosiński, Skrydalewicz jeszcze raz. Kłosiński z głowy. No to taka oddana za darmo piłka. Ława wykorzystuje takie sytuacje. Jeszcze wychodzą Łodzianie z opresji. Nie! Mamy czwarty punkt dla siatkonogi ze Szczecina. No ci zawodnicy są niezwykle ambitni. Trzy tytuły Mistrzów Polski już na koncie. Oni nie odpuszczają. Te gwiazdki na ich lewej piersi oznaczają właśnie trzy zdobyte tytuły w siatkonodze. Bartosz Ława na zagrywce. Pole, punkt dla siatkonogi Szczecin. I tutaj dyskutują zawodnicy jednej i drugiej drużyny, ale proszę państwa, sędziowie podejmują decyzje, one są nieodwołalne i zawodnicy muszą się do nich dostosować. Zagrywa Bartosz Ława. 5-2 dla drużyny ze Szczecina. Kłosiński klatką, Skrydalewicz znowu na środku, próbują ustawić tę akcję Łodzianie. Atak, Wout, szósty punkt dla drużyny ze Szczecina i czas dla drużyny blokersów Łódź przy wyniku 6-2. A my oglądaliśmy przez dwa dni 12 zespołów, w tym gospodarzy, zawodników Lechii Tomaszów Mazowiecki. No, szanowni państwo, naprawdę plejada byłych zawodników znanych z trawiastych boisk. Wspomnijmy chociażby Olgierda Moskalewicza, Bartosza Ławę, Marka Walburga. No, także na przykład wielokrotny reprezentant Polski w futsalu, Łukasz Żebrowski, także tutaj próbował zdobyć medal. Co prawda przegrali zawodnicy drużyny amatorski tenis szczeciński w składzie Walburg-Żebrowski z zespołem Tercetu Pomorskiego, który wystąpił w składzie Moskalewicz-Tylutki, a my wracamy na boisko 6-2 i podaje Ława. Kłosiński znowu, Skrydalewicz, znowu Kłosiński jako ten, który smeczuje. Ława odpowiada atakiem. No dobry ten atak, wyrzuceni zawodnicy z Łodzi. Ach, teraz wzięli zawodnicy ze Szczecina tę piłkę mimo autu i atak w aut Bartosza Ławy. Trzeci punkt dla drużyny z Łodzi będzie zagrywał Marcin Skrydalewicz. A na ławce rezerwowych jeszcze Łukasz Fryczak w drużynie z Łodzi, Szczecinianie we dwóch, natomiast Łodzianie w trzyosobowym składzie. Teraz Kłosiński spróbował zaatakować z głowy, ale błąd dotknięcia siatki. Nie można w żadnym momencie wykonywania akcji dotknąć siatki. Także punkt siódmy dla drużyny ze Szczecina i zagrywa Arkadiusz Kondraciuk. Kłosiński. Znowu to samo, czyli atakuje Michał Kłosiński, ale teraz lekki ten atak. Wyszli z opresji Szczecinianie i Ława wyjmuje tam daleko Michał Kłosiński. On teraz z prawej strony próbował podeszwą po zewnętrznej, ale zeszła mu ta piłka. Teraz pośliznął się Bartek Ława, 7-4. Tak szybka, tutaj sprawna ekipa techniczna siatkonogi Polska, niemal natychmiastowo wytarty parkiet, już możemy wracać do gry. 4 punkty po stronie Łodzian, 7 po stronie Szczecinian. Zagrywa Kłosiński mocno, ale Ława przyjmuje z powietrza. Ach, teraz zblokowany, wyszli, tak, wyszli z opresji Szczecinianie, bez błędu. Skrydalewicz mocno atakuje, Kondraciuk, jeszcze Ława. Ach, ślizgają się zawodnicy ze Szczecina. Teraz Ława po przekątnej z głowy. 8 punkt Bartosz Ława.
No, szanowni Państwo, naprawdę tutaj poziom tego spotkania to chyba najwyższy poziom we wszystkich edycjach Mistrzostw Polski, które zorganizowane zostały w naszym kraju. Bartosz Ława znowu to samo, na Kłosińskiego, Kłosiński na Skrydalewicza. No, ładny atak Kłosińskiego, ale wyjęta ta piłka przez Ławę, teraz Ława, ale wyjmuje Skrydalewicz, teraz on będzie, Skrydalewicz prawą nogą, no gramy, piękna wymiana z obu stron, Ława blokowany znowu, no i ponownie drugi z rzędu atak Bartosza Ławy, Wałt, piąty punkt dla drużyny z Łodzi i będzie zagrywał Marcin Skrydalewicz. Obaj, zarówno Skrydalewicz, jak i Kłosiński, a także rezerwowy w tym meczu Fryczak, to także byli piłkarze drużyn niższych lig w naszym kraju, a także między innymi zawodnicy drużyny beach soccerowej Magic Łódź, Ława i Kondraciuk także kiedyś w beach soccerze. No ale Kondraciuk, tak jak mówiliśmy, z Unity Line Szczecin, 4 tytuły mistrza Polski. A teraz Kłosiński, lewą nogą. No ładny ten atak, ale wyszli z opresji szczecinianie. Skrydalewicz do góry, Kłosiński troszeczkę wyrzucił, ale Skrydalewicz poradził sobie z tym, z tą wystawą. Teraz Ława, bardzo ładny atak po krosie do zewnętrznej na lewą nogę, na prawą nogę Marcina Skrydalewicza nie dał rady Marcin. Czyli mamy 10 punkt dla Szczecinian i piłkę setową dla pary Kondraciuk-Ława. 10-5, jeżeli teraz wykorzystają któregoś z 5 mecz setboli, Szczecinianie będzie 1-1 i będziemy świadkami trzeciego decydującego o mistrzostwie seta. Na zagrywce Bartosz Ława. Kłosiński do Skrydalewicza, znowu to samo, Kłosiński atakuje w siatkę i mamy set. 11-5 wygrywają Szczecinianie, 1-1. Szanowni Państwo, za chwilę wracamy na boisko Osiru Tomaszów Mazowiecki, finał 6 Mistrzostw Polski w siatkonogę Las Vegas Power Energy Drink 2011. Wracamy na boisko Osiru Tomaszów Mazowiecki. Finał 6 Mistrzostw Polski. Bloker z Łódź kontra siatkonoga Szczecin. 1-1. Trzeci decydujący set do 11 punktów. Kłosiński do Skrydalewicza. Skrydalewicz blisko. Kłosiński po krosie. I mamy pierwszy punkt dla Łodzian. Otwierają wynik w tym trzecim secie. 1-0 dla blokersów z Łodzi. Zagrywa Michał Kłosiński. Od razu w powietrzu przyjęta piłka przez Ławę. Ława, ale niedokładnie wystawił tę piłkę Kondraciuk. Teraz Kłosiński, dokładnie wystawiona piłka do Skrydalewicza, ale wyciągają ten atak Szczecinianie. Jeszcze raz układają akcję Łodzianie. Skrydalewicz wyrzucony. No i jest atak po krosie. Drugi punkt dla drużyny z Łodzi, 2-0 w trzecim secie dla drużyny blokersów. Na zagrywce ponownie Michał Kłosiński. W górze znowu przyjął Ława, teraz on lewą nogą po krosie, tak, po zewnętrznej. Bardzo ładny atak Bartosza Ławy i mamy pierwszy punkt dla drużyny ze Szczecina w trzecim secie i teraz właśnie to Bartek będzie zagrywał piłkę na Kłosińskiego. Konsekwentnie grają Szczecinianie. Kłosiński tam wyrzucony przez Skrydalewicza i teraz ach, atak o taśmę. Nie udało się Ławi, ale może zrobi to Kłosiński. Rotacja. Weszła piłka Kondraciukowi po zewnętrznej i 2-2. No ale piękny atak Michała Kłosińskiego podeszwą po krótkiej zewnętrznej naprawdę, ale jeszcze lepsza interwencja przy tej piłce Arka Kondraciuka i 2-2. Bartek Ława. Kłosiński do Skrydalewicza, znowu to samo. Kłosiński uderza, ale jest Bartek Ława. Znowu wyrzuceni Szczecinianie, ale potrafią dojść do ataku bezproblemowo. Teraz myli się Marcin Skrydalewicz. Trzeci punkt dla drużyny ze Szczecina.
3-2. Niesamowite emocje, punkt za punkt w tym finale. Naprawdę już oglądamy siatkonogę na najwyższym polskim poziomie. Skrydalewicz przerzuca, jest Kondraciuk, blokuje Skrydalewicz, Kłosiński blokował, jeszcze raz Kłosiński, dwa bloki z rzędu, ależ teraz pięknie, pięknie podwójny blok Michała Kłosińskiego. No, zmęczone już obie drużyny tym turniejem, ale finał to jest ten moment, kiedy każdy zawodnik wspina się na wyżyny swoich umiejętności, kiedy pokazują wszystko to, czego uczyli się, co trenowali przez cały rok, bo naprawdę obie drużyny regularnie trenujące, przygotowujące się do tych mistrzostw co roku, dające z siebie podczas turnieju wszystko. Kondraciuk do ławy, ach teraz odbija się piłka od Kłosińskiego i czwarty punkt dla drużyny ze Szczecina. 4-3. Kłosiński znowu to samo. Kłosiński, Buława próbował blokować. Out! Out, piłka dla Szczecina. I mamy punkt dla Szczecina. 5-3. Na zagrywce Arkadiusz Kondraciuk. I Kłosiński teraz w pole. I mamy czwarty punkt dla Łodzian. 5-4, szanowni państwo, w trzecim secie. 1-1 w finale szóstych Mistrzostw Polski w siatkonogę Las Vegas Power Energy Drink 2011. Poprzednie mistrzostwa zorganizowane także tutaj, w Tomaszowie, wygrała właśnie para ze Szczecina. Kondraciuk, ława. Teraz Skrydalewicz z pierwszej piłki próbował z głowy, ale niedokładnie w aut i mamy szósty punkt dla Szczecinian. Czas dla drużyny z Łodzi. Wracamy na boisko. Bartek Ława na zagrywce, 6-4 dla Szczecina w trzecim secie. Kłosiński do Skrydalewicza. Skrydalewicz niedokładnie zagrali tę piłkę Łodzianie. I teraz Arek Kondraciuk wysoko do ławy. Ława zaatakował. Kłosiński niedokładnie odbiera. I mamy siódmy punkt dla drużyny ze Szczecina. 7-4 w trzecim secie i na zagrywce ponownie Bartosz Ława. Kłosiński, Skrydalewicz wystawia, teraz wysoko, dobra wystawa. No ale za lekki ten smecz i wychodzą spokojnie Szczecinianie, choć Bartosz Ława myli się, posyła piłkę w aut i piąty punkt dla drużyny z Łodzi. 7-5 prowadzą Szczecinianie w trzecim secie. Skrydalewicz na Kondraciuka. Kondraciuk od razu do ławy, ten z drugiej piłki uderza, jeszcze Łodzianie próbują, tak tu po krótkiej teraz zagrali Łodzianie i szósty punkt dla drużyny blokersów. Już tylko jeden punkt różnicy pomiędzy tymi dwiema drużynami, na zagrywce będzie Marcin Skrydalewicz. No, Kondraciuk, Skrydalewicz i Kłosiński, pomimo że dziś grają przeciw sobie, niedawno na Korsyce w barwach Polski z orłem na sercu bronili w Mistrzostwach Europy naszego kraju. Jeszcze Polacy uczą się, bo naprawdę 6 lat to nie jest taki długi okres czasu.
tam już na świecie zarówno Czesi, jak i Słowacy, także Rumuni, Francuzi, Szwajcarzy, oni wszyscy prezentują bardzo wysoki poziom. Teraz blok, ława blokował, ale nie dał rady. Kłosiński wygrywa ten punkt i mamy siódmy punkt dla drużyny z Łodzi. Teraz tutaj znowu troszeczkę mokry ten parkiet, trzeba wytrzeć, tak aby gra mogła by być w pełni bezpieczna. 8 do 7 prowadzi drużyna Siatkonoga Szczecin z zespołem Blokers Łódź. Kłosiński przyjmuje tę piłkę, ława i on z lewej nogi wyjmuje. Skrydalewicz, jeszcze on, prawą nogą, tam Kondraciuk do ławy, wyjmują Łodzianie, jeszcze raz Skrydalewicz do góry, do Kłosińskiego. Ten myli się na dziewiąty punkt dla drużyny ze Szczecina. Mamy 9 do 7, szanowni państwo. No i od czwartego tytułu mistrza Polski Szczecinian dzielą już tylko dwa punkty na zagrywce Bartoszława. Kłosiński, Skrydalewicz do góry, troszeczkę wyrzucony Kłosiński, ława z lewej nogi, wyjmują tę piłkę Łodzianie, jest Kłosiński, głową oddaje za darmo i Szczecin, Kondraciuk, ława, próbuje blokować Michał Kłosiński, ale Bartoszława zdobywa 10 punkt i mamy 10 do 7 dla drużyny Siatkonoga Szczecin. Piłka meczowa, szanowni państwo, czwarty tytuł dla Szczecina. No, nie tylko czwarty tytuł, ale także premię, która tutaj została przyznana przez organizatorów. Kłosiński, teraz on atakuje po krosie, ława przyjmuje, Kondraciuk, ława za darmo, Kłosiński do Skrydalewicza, teraz znowu Kłosiński atakuje po krosie, ale ponownie wychodzą z opresji Szczecinianie, ława. Tak na Kłosińskiego, nie dali rady i Szczecin, czwarty tytuł mistrza Polski dla drużyny Siatkonoga Szczecin w składzie Bartoszława, Arkadiusz Kondraciuk, czterokrotni mistrzowie Polski. Kondraciuk ma już 4 tytuły mistrza Polski w beach soccer, teraz dokłada 4 w siatkonodze. O proszę państwa, no ten sportowiec ma 8 tytułów mistrza Polski w 2 dyscyplinach sportu, a Łodzianie muszą zadowolić się srebrnymi medalami i drugim miejscem. Wspaniale grali przez cały turniej. Naprawdę wielkie brawa dla tych zespołów, dla tych zawodników. Włożyli tutaj bardzo dużo serca w cały ten turniej. No i po raz czwarty najlepszą drużyną w Polsce okazuje się zespół Siatkonoga Szczecin w składzie Arkadiusz Kondraciuk i Bartosz Ława. Szanowni państwo, to tyle z hali Osiru w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za uwagę. Do widzenia i do usłyszenia, mówi Michał Sieczko.